W jaki sposób ty o siebie dbasz? Stosujesz jakąś dietę, albo na przykład chodzisz na jakieś ćwiczenia? U mnie to są, wiesz, takie zrywy. Mam tak, że 3 miesiące turbo ćwiczę, biegam, natomiast później ten zapał u mnie najczęściej gaśnie, ale mam jednak zwyczaj taki, że gdzieś ten sport się przejawia w moim życiu najczęściej z dziećmi. Staram się też ich zarażać tym, więc wspólnie chodzimy na tenisa, na squasha i to są takie nasze rytuały, więc to robimy na stałe. A w zrywach dodatkowo chodzę jeszcze na siłownię albo na przykład biegam, podbijam to po prostu. Z reguły właśnie o tej porze roku, czyli wiosną, staram się bardziej zadbać o siebie. Ostatnio też bardzo mocno namawiałaś swoich obserwatorów do samobadania. To jest niezwykle istotna kwestia, bo mam wrażenie, że my, szczególnie kobiety, w tym pędzie zapominamy o sobie. No mamy taką cechę, że pamiętamy o wszystkim i o wszystkich i wszystkich wyślemy na badania i wszystkim doradzimy, ale same pójdziemy tam ostatnie. Wiem sama po swoich koleżankach, myślę, że mniej po sobie, dlatego że jakoś być może ze względu na trudną historię taką rodzinną, jeśli chodzi o właśnie różnego rodzaju choroby i o geny i o to, jak mocno sobie to przekazujemy, to ja jakby staram się dbać i zapobiegać i pilnować badań. Natomiast wiem, że od moich koleżanek, że cytologia, czy w ogóle generalnie badania piersi, to jest ruina po prostu, więc kobiety tego nie robią, zapominamy o sobie po prostu. Dlatego pomyślałam, że przy tej okazji, bo sama jakby przegapiłam ten moment, kiedy regularnie, powiedzmy, wykonuję USG, pomyślałam sobie, że warto o tym wspomnieć, warto to powiedzieć, bo im więcej słów w tym temacie, tym po prostu lepiej. U ciebie ta historia skończyła się dobrze, ale co pomyślałaś, gdy wyczułaś tego guza? Wiesz, no to myśli, ja jestem trochę histeryczna w tych tematach, więc ja już bardzo daleko zaszłam w swoich wyobrażeniach i swoich myślach na ten temat. Natomiast chyba najgorszą rzecz, jaką można robić wtedy, no to sięgać do internetu i sobie tam jeszcze dodatkowo podbić ten temat, bo z rzeczy niegroźnej i tak naprawdę nie znając się na tym, nie robiąc faktycznie badań USG, no to możesz sobie wywnioskować, właściwie stwierdzić wszystko. No ja to niestety zrobiłam, więc się dodatkowo jakby wystraszyłam. No i miałam takie 2 dni naprawdę w mega stresie, czekając na wyniki badań. Ale tak jak mówię, chcę o tym mówić i uważam, że to jest ważne, żebyśmy się jakby gdzieś tam w tym wszystkim wspierały, bo już od moich koleżanek wiem, że się zapisały na USG. Parę dziewczyn w programie, w którym też o tym powiedziałam, powiedziały, że od razu się zapisały na USG, bo właśnie o tym nie pamiętamy, bo mamy małe dzieci, bo mamy obiady, bo mamy gotowania, bo mamy 1000 różnych rzeczy do zrobienia i gdzieś to odkładamy na później.